Cześć Mateusz. Dzień dobry. Jak tam noga? Jak widać już dobrze, już jest okej. Okay. Aha, już można robić w polu. Tak, ale tak nie w polu to już dawno robiłem. Już nie ma co robić w polu. Tam jest inna robota. Ale jeszcze będą jakieś prace w tym roku? Zbieranie kamieni. No to już nie jest praca, ale takie, żeby ciągnikiem coś już koniec. A nie, to już jest. Żadne wszystko. Nawozy, żadne opryski, koniec. Nic, ewentualnie zobaczymy jak będzie z pogodą, mamy dosyć ciepłą, no, można powiedzieć, że prawie że zimę, no bo to już jest... No połowa listopada się zbliża. To zaraz będzie pół listopada, więc już wchodzimy powoli w okres zimowy, no i jest dosyć ciepło i zboża trochę tam, gdzieś tam miejscami mączniak wyskakuje, nie wiemy czy nie pojedziemy my jeszcze z opryskiem na grzyba. A, w ten sposób. Tak, to zależy od pogód, jak będzie tak, że przyjdą mrozy, to nie ma co jechać, bo... No bo będzie za zimno i środek może wręcz zadziałać odwrotnie, może poparzyć, nie? A za to jak będą wysokie temperatury, także w nocy będzie po 7, po 8 stopni, to trzeba pojechać, bo mocno będzie się rozwijał. No ale tu stoimy przy takiej, widzę, dosyć wygląda strasznie te zębiska przy maszynie, jak krokodyl wygląda, jak din. A to jest puk, tak? Tak, puk. Pewnie niektórzy myślą, że to jest ten nasz puk wcześniejszy, bo już taki, bo jednak tak. Taki sam mamy, a nie, to jest puk przyjechał. 2 tygodnie temu chyba, gdzieś coś takiego kupiony prosto z Niemiec. Ale on w Niemczech był jeszcze niedawno używany, czy gdzieś już tak? Nie, on widać, że on stał długo. On w Niemczech jest kupiony od handlarza. Wyłączony z eksploatacji. Tak, ktoś kiedyś go postawił w krzaki i tak prawie wrósł, prawie w niego krzaki wrastały tam w Niemczech. No ale powiedzieć. Ocena stanu technicznego tej maszyny to jeszcze się nada to do roboty? Nie jest on tragiczny, trzeba powiedzieć tak, nie, był tanio kupiony, więc się opłacało. Ale nie jest taki porozrywany, bo tak nasz puk ma na przykład te elementy tu już wszystkie praktycznie powymieniane na dorabiane, nie? A, czyli się już coś pękało, łamało? Tak, tutaj to pęka, nie? To pęka, a tu jeszcze jest wszystko tu pęka, w oryginale. Tu pęka, on jest w miarę w oryginale, on gdzieś tu miejscami jest coś tam trochę spawane. Może on po prostu na lżejszej ziemi pracował? Jest to prawdopodobne, bo tam co w tym terenie, w tej lokalizacji co byliśmy, to te ziemie były dosyć lekkie, nie? No to może dlatego wytrzymywał i tak. Tu się nic nie dzieje, a tutaj pójdzie na te kamienie, na te gliny. Na te twarde. No to powiedz, że u nas są dosyć poważne gliny i jak przychodzi co do czego, no to te pługi dostają dosyć ostro, nie? I tak tu. No ten pług potrafi ciągnik postawić na 2 koła case'a, no to wie pan to. To już jest konkretnie, tak? No ale szerokość robocza tego pługu jak podczas orki taka jest? Czy tu jest zmienna regulacja tej szerokości? Nie, jest sztywna szerokość, ten pług ma jedynie co to ma pierwszy korpus regulowany hydraulicznie. Musimy sobie go odsuwać i przybliżyć do ciągnika, nie? Aha. To tam na przykład nie wiem, to zależy, bo to chyba. W sumie to nie, u nas jak jest płasko, to nie ma to sensu, jak ktoś ma jakieś górki, dołki, to wtedy ma to sens, sobie go odsunie, przesunie do ciągnika. A u nas nie ma to zbytnio, i tak się ustawia jedną i tak się orze na jednej, nie? To taki jeden przejazd, taka szerokość? Ze 2,5 metra? No gdzieś korpus bierze około tam 40 paru centymetrów, 6 korpusów. No ale tu widzimy, że te, że głębokość, to jaka tu jest, się zagłębiamy na 20 parę centymetrów, czy aż tak głęboko? Nie, 20 tam gdzieś orzemy, tak 20... 2, 25, coś takiego. Nie, bo tutaj to widać, że to można było na pół metra orać. Nie, tak się nie orze. To się orze się na 20 parę centymetrów. Pług jest w stanie idealnym, to nie mogę powiedzieć, bo nie jest. Bo to jest znaczy puk to stary, widzę, że to jest... tutaj są jakieś pospawane, te, jak to się to nazywa? To w ogóle? Pióra. Pióra, ale to jest ażurowy pług, tak? Tak, pług na ażurach. No zależy, no ma tak, lemiesza ma zajechane. To dużo gadać, a pióra niektóre ma jeszcze dobre, niektóre ma słabe. Taki jest. Ale częściej do tego puga się da kupić. Tak, wszystko jest. My jeden taki puk mamy i cały czas kupujemy do niego, jak coś się zużyje, nie? Nie ma problemu. Tak, ogólnie są dosyć dobre, fajne, ciężkie pługi. Trafił się w dobry pieniądze, postanowiliśmy go kupić. No ale tu i tak na tej ciężkiej ziemi chyba przez te ażury i tak tu nie, i ta glina nie wychodzi, nie? Za bardzo. Trochę się przesypuje. W przypadku piaszczystej to podejrzewam. Nie, on się trochę przesypuje ogólnie. Duży procent tego. Ogólnie ażur jest dobry, bo ażur trochę lżej chodzi. Mniejsze są po prostu. Mniejsze opory stawia, tak. On bardziej tą ziemię przez tą swoją konstrukcję właśnie taką niepełną, no to on ta ziemia bardziej się przez niego przesypuje i trochę mniejszy opór stawia zawsze. I zawsze trochę tą bryłę automatycznie lekko kruszy, nie? Bo nie jest taka odłożona, no, tylko jest taka. Tamta jest uklepana, można powiedzieć. Tylko jest taka bardziej tak rzucona, nie? Tak. No i. Też dlatego wymieniamy, no bo to jest puk na zwykłych odkładniach. I te zwykłe odkładnie tak u nas, tak ażury są lepsze, uważamy, że są lepsze i no i tak jak mówię, trafił się w dobrych pieniądzach, już jeden taki puk mamy, jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. A jaka to jest firma tego pługu? Rabewerk. Taka chyba dosyć mało znana, do dziś produkują, ta firma robi te pługi, czy już nie? Rabewerk został, już nie pamiętam kiedy, został wykupiony przez Gregoire'a, czy przez tą markę, co tu stoi. To też niemiecka jest firma. Nie, to jest francuska. To też francuskie? To jest niemieckie.
A, to Francja wykupiła niemiecką firmę? Tak. I teraz wiem, że Rabewerk się niedawno się rozłączyli. I z powrotem Rabewerk jest samodzielną firmą. Mhm. Puk, no możemy pokazać, może pan to pokaże. Z którego to jest roku maszyna? Z którego roku? To chyba lata 90, co? Czy nawet ze 30 lat ma? Nie wiem, czy na tablicy jest nabite. Rabewerk. Numer seryjny jest. Chyba nie ma nabitego roku tutaj. No ale te pługi to może chyba... być ten 92, nie wiem, czy nie będzie rokiem. Czyli to jest 32 lata już ma. Nie, to pług jest, na pewno to jest pług stary, to jest na pewno pług z lat 90. I to jest dobry pług, to jest... Wtedy wie pan, robili jakościowo te produkty. No, no pod ten pług można zapiąć spokojnie ciągnik 300-400 koni i jego za bardzo nie rozerwiemy. To faktem jest tamten pług, że przychodził u nas. To znaczy chodzi o ramę, bo, tak, bo te rama. Elementy wymienne, no, elementy to wymienne chyba to zależy się... od producenta, który nie, no, elementy, elementy no to się zużywają, tak? I teraz wiadomo... pytanie, czy są też takiej jakości, jak były fabryczne? Chyba już nie za bardzo. Nie wiem, ciężko jest powiedzieć, bo z fabrycznymi to ja zbytnio kontaktu nie miałem, bo jestem jednak dużo młodszy od tego pługa, jakby nie patrzeć. Bo tutaj widzę też coś już się działo, nie? Ktoś tak, ale to jest próbował. Tak niegroźnie, wie pan, będzie trzeba najwyżej to ładnie wyszlifować, założyć, dołożyć jeszcze nakładkę, obspawać. To będzie chodzić, o to się nie boimy. Ważne, tak, te elementy ma całe, nie? Bo u nas te elementy są porozrywane. Po prostu ze starości pług już jest stary. Na ten pług widać, że stał, a nasz pług, no, orał, zaorał tysiące hektarów i jest w stanie, w jakim jest, tak? Plus no tutaj pług, mamy... Nasz pług nie miał lekkiego życia, bo chodził przy ciągniku 250-300 koni, zależy, który traktor był do niego zapięty. Więc dostawał dobrze w dupę, nie? A ten pług widać, że nie chodził z tak dużym traktorem, bo po prostu, no, jest jeszcze ładny. Sześcioskibowy. Tak, może pan pokazywać, na przykład, nie wiem, pióra i tak dalej, to niektóre pióra, to tak jak to, no, to jest dosyć jeszcze ładne, jeszcze jest grube. A to jeszcze widzę wszystko fabryczne, bo na niebiesko pomalowane, to chyba jeszcze... Tak, wie pan, nie jestem pewien, bo to niektóre mają trochę inne odcienie, nie? No tak, to może były wymienione. Może były, może nie były. Na przykład to, te uchwyty u nas są trochę już powydzierane, te uchwyty tutaj, nie? Te pod płozy i tak dalej, a tym widać, że ma ładne. Czyli po prostu za długo już było pracowało, czy to po prostu... No to wtedy tak, jak to się zetrze, to zaczyna drzeć to, no, nie? No to się chyba do tego nie dopuszcza. Wie pan, chociaż no, tutaj nie... już widać się zaczynało coś dziać niedobrego. Tak, nie? Tu już widzi pan, tu już doszło i dlatego no u nas trochę on taki jest, no pościerany lekko. Chodził, orał, też ta ziemia, wie pan, się przesypuje różnymi miejscami, zawsze się trochę ściera, nie? Oczywiście, ale tutaj z tyłu są siłowniki, to się reguluje wysokość nimi, tak? Nie, nie, to siłowniki. Są siłowniki, tak, tutaj pan ustawia. Pokażemy, nie wiem, czy będzie widać, czy nie będzie ciemno na kamerze. Nie, nie jest ciemno. Tutaj jest nakrętka w tym miejscu. O tej nakrętce mówimy, nie, tak? Nie, o tej nakrętce tu niżej, tak, o tej nakrętce tu. Mhm. Tu jest nakrętka, którą ustawiamy wysokość. Znaczy, a to się kluczem ustawia? Nie, nie, ona luźno chodzi. Ona chodzi, jak jest wszystko dobrze, to ona chodzi na tyle lekko, że pan nie kluczem, tylko pan ręką normalnie kręci, nie? Wtedy pan tu ustawia głębokość orania. Ręcznie się ustawia. Tak, przychodzi pan, kręci to pan. To ten siłownik do czego jest? To są siłowniki do wyciągania pługa z ziemi. Aha. No, on się na tym podnosi, opuszcza. A tutaj jeszcze z tyłu lampy widzę. Tak, no ten był z lampami, no się jest bez lampy. Ale, ale te lampy chyba tak trochę za tym kołem schowane, to za bardzo i tak nie. Nie, bo pan ten, w transporcie jest pewnie się go ten, podnosi. A, się go, że on nie? Jest, te lampy są ponad kołem. Tak, się go podnosi wtedy na kole i one wychodzą no właśnie, do góry. No bo tak to jakoś tak trochę dziwnie. No, ten pług nie ma, on nie ma tych uchwytów porozwalanych u nas już ze starości. Te uchwyty są też porozwalane. Czyli macie dokładnie ten sam model. Ten, dokładnie. Dlatego, żeście się zdecydowali tak. Na coś takiego, jak zobaczyliście, że jest, a jest sprawdzony sprzęt. Tak, no to... pług jedyne czym się różni. No to nie ma pierwszej skiby hydraulicznej, znaczy masz ma na śrubie żywki ustawioną, normalną taką ręczną, tak powiem, ustawianie. Nie, bo to widać, że ten pług to robi wrażenie kolumbryna olbrzymia. Tak, plus jeszcze do tego kupiliśmy jeszcze jeden pług, bo tam stoją tam, bo to jest obrotówka, kupiliśmy jeszcze pług zagonowy. Ale zagonowy nie jest myślą o oraniu, tylko zagonowy jest myślą o rozbiórce na części. A ta skrzynka narzędziowa to statyczna? Czy... U nas jej nie ma. Ale więc jakieś, zakładam, że chyba nie. Skarby w niej były? A, w niej jest dużo fajnych rzeczy, właśnie, wiesz? Tak jak widzę, kolor haki wojskowa jakaś chyba. W niej ma pan... Bundeswehry. Nie wiem, czy nie jest za ciemno może? No, no można wyjąć, zobaczyć. A, bo tu są te... Przyświecimy. Tak? To... Tutaj są dwa, chyba dwa lemiesze, czy trzy. I jest dłut bardzo dużo. Ale dobry. No dłuta, no to wyjmie pan. Dłuta są nowe jest chyba. Dłuta są nowe. Dłut jest. Jakieś śruby. Dłut jest dosyć sporo, jest prawie komplet na pług. Chyba nowe. No. I to kto wie, czy nie oryginał? Oryginał, bo ma pan nabite logo. Widzicie? No właśnie, no to są bezcenne rzeczy dzisiaj, można powiedzieć. Piękne. No więc to też jakąś tam wartość ma, nie? Pewnie, skoro to
te dłuta się wymienia. One są tutaj, widać, że są w kiepskim stanie niektóre. Dłuta to trzeba wszystkie nowe do niego założyć. Dłuta nie wiem. Nie wiem, czy w ogóle nie założyłem mu może wszystkich nowych piór, kiedy te pióra co się z niego... On będzie w ogóle odmalowany, wyglądał będzie jak nówka, tak? Odmalowany? Nie wiem, czy będzie malowany. Ale w pióra nie wiem, czy nie pójdą wszystkie nowe, nie? Do niego te Nie, te no można go robocze. Pomalować na Real 5015. A to nie jest ten niebieski, czy jakiś inny jest? To błękitny, taki najbardziej błękitny z błękitnych. Wtedy te pióra, co się jeszcze nadają, pójdą na magazyn na zapas, a te pióra, co są złom, no to pójdą na złom, no bo się do niczego innego nie nadają już wtedy, nie? Tam jest jeszcze jeden puk. Tamten puk wzięliśmy typowo na części. Ale na części do tego? Do tego i do tego naszego, wie pan. No. A też jest ażurowy? Tak, też jest ażur. Też jest ażur. Czyli co, jest na tych samych stopach jest, czy co, jak to jest? Że to się no puk jest ten sam, tylko tyle, że nie ma... A, jest po prostu... Nie ma drugich korpusów. A. No ale na części, to co tutaj mogą za części się z niego przydać do tamtego puka? Ale widzę, tak, elementy widzę, robocze. Widzę, że jeszcze gdzieś z krzaku był wyrwany, bo... Tak, elementy robocze, gałęzie jakieś są. I tej samej firmy są. Tak. Elementy robocze, bo elementy robocze ma jeszcze ładne. O. I to jest chyba ta sama szerokość robocza, nie? Pan, jakie są tutaj grube te, nie? A nie, no to tutaj są zdecydowanie lepsze, on jest w ogóle praktycznie bardzo mało używany. Zależy na którym. Bardzo mało używany. Niektóre korpusy ma ładne, niektóre ma słabe, nie? Ale tak, to co tam mówiłem, że u nas pęka, nie? A tutaj są, no to przy każdym są. Tak, przy każdym i to ma pan kompletne, całe odkręcać, przekładać. No, tu drobny gwint, porządne nakrętki, elegancko. Tak, tak samo potem tak, tutaj przez środek idzie, w środku jest sprężyna i taki... Jakby to nazwać pręt, łącznik, nie wiem jak to określić. No i to. W środku tutaj mówisz. W środku, tak, w środku. Tutaj jest taki. Tutaj jest uchwyt na stworzeń, tu jest uchwyt na stworzeń i jest połączone, nie? No to w tamtym pługu jednym nam pękło. W tamtym pługu, no i wie pan, no to jest pospawane, póki chodzi, to chodzi, ale w razie czego teraz jak strzeli, no to z tego będzie wykręcony i będzie wstawiony. I też ma tą samą szerokość roboczą, można tak, powiedzieć. Tylko, że nie jest obrotowy. Nie ma pan po prostu drugich korpusów, u góry mu brakuje. A tymi śrubami się chyba reguluje, żeby to równo ustawić tymi, bo to są regulacyjne, nie? Tu kontra jest. Tak, jego się tutaj jakby ustawia korpusy, żeby były no w jednej linii, nie? Żeby, tak, tak. To taka żeby jest... Nie każdy stał na swoją stronę, tylko żeby równo stały. No piękny puk. Tak, ten był puk w ogóle za grosze przywieziony, więc... Szkoda było go nie wziąć. Ale to od tego samego sprzedawcy. Tak, to z tego samego na tym samym składzie stały. Mhm. Tylko ten stał jeszcze, tamten stał powiedzmy na skoszonej trawie, a ten stał w krzakach. To tak jak pan już, widział. Tam. Już pewnie nie było nadziei, że ktoś w ogóle się tym zainteresuje. Jakbyśmy my go nie wzięli, to pewnie by go palnikami w końcu popalili. No, mogliby w całości na złom wystawić. No, bo nie wiem, czy by się... No my go sobie kupiliśmy praktycznie w cenie złomu, to wie pan to. No to nie, no to jest rewelacja. Tak. To jest naprawdę rewelacja. Jest trochę drożej niż cena złomu kupiłem. Jest jeszcze niemieckie napisy, Achtungi, naklejki. Więc to tak jak mówię, szkoda było go nie wziąć tych pieniędzy. Nie no pewnie, jeżeli to wszystko jest to samo, co w tamtych pługach, których już macie jeden, drugi już, no to jest chyba tak, te elementy są w ogóle nie do dostania, bo tego elementy robocze są, ale tego nie ma, nie? No tak. A jak jest, to kosztuje holendarne pieniądze, to kosztuje 600-700 zł za sztukę, nie? I w podróbce. Nie wiem, czy w podróbce, czy w oryginale, nie powiem panu, bo nie wiem. Jeżeli, produkowane. Jeżeli było produkowane to 30 lat temu, to już dystrybutor części chyba nie ma żadnego obowiązku. A tym bardziej, że ta firma im mówi, że nie istnieje. No ona sporo tam istnieje, ale to wie pan, to nie wiem, czy to jest zamiennik. No pewnie nie. Odłączyła od swoich produktów sprzed kilku dekad. Nie do końca, powiem panu tak, przez ten czas, jak byli wykupieni przez Greguara, pół był Greguar, pół był Rabewerk. Na przykład ale, te elementy tutaj, w które wchodzi jakby korpus, były cały czas Rabewerka, a już obrotnica z przodu była greguarowska. Ale Rabewerk to się specjalizuje tylko w pługach? Pługi, talerzówki. Aha, czyli tak do uprawy ziemi. Uprawa ziemi. No, teraz jak się odłączą, to mają mniej więcej sprzętu zacząć produkować. Takie przynajmniej coś słyszałem, a ile w tym jest prawdy, to się okaże.